Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj będzie kosmetycznie, zapraszam Was na taki właśnie film, ale będzie też bardzo ciekawie. Rynek kosmetyczny bardzo prężnie się rozwija i bardzo dobrze. Pojawia się na nim coraz więcej naszych wspaniałych polskich marek, coraz więcej właśnie fajnych, bardzo ciekawych marek. I dzisiaj przedstawię Wam jedną z nich. Jest to marka, którą poznałam jeszcze w zeszłym roku. Prężnie ją testowałam w ostatnim czasie, przez ostatnie miesiące. I najwyższy czas, żeby trochę więcej Wam opowiedzieć o Slavia Cosmetics. Wy doskonale wiecie, że kiedy wybieram marki kosmetyczne takie do testowania, są to zazwyczaj marki, które muszą mnie czymś skusić. Muszą to być marki, które mają w sobie jakąś tajemnicę, jakąś historię, muszą być nieco inne niż popularne wszędzie dostępne marki. I taka właśnie była Slavia Cosmetics. Taka jest Slavia Cosmetics. Kiedy zaczęłam przyglądać się bliżej marce, oczywiście od zapoznania się z tym, co znajdziemy na stronie internetowej, powiedziałam, to jest naprawdę bardzo ciekawa marka. Marka, którą warto by było lepiej poznać i lepiej się jej przyjrzeć. Mimo tego, że jest ona pokazana jako marka kosmetyków wegańskich, kosmetyków naturalnych, a wy wiecie, że ja nie do końca idę w tę stronę. W mojej pielęgnacji pojawiają się produkty zarówno właśnie takie naturalne, ale również bardziej tradycyjne, że tak powiem. To muszą być kosmetyki, które mają fajne substancje aktywne, fajne działanie, muszą coś w sobie mieć. I właśnie... Zacznijmy od tej takiej strony, powiedziałabym, trochę bardziej technicznej. Co mnie skusiło do przetestowania tych kosmetyków? Po pierwsze historia, tajemnica i to, co stoi za marką. Kiedy zaczęłam się jej bliżej przyglądać, zwróciłam uwagę, że za marką stoją bardzo interesujący ludzie. Nie tylko sama założycielka marki, Klaudia, ale również jej mąż i pozostałe osoby, które wyglądają z tego, co oczywiście, bo ja ich osobiście nie znam, ale z tego, co możemy przeczytać na stronie internetowej marki, na osoby, które posiadają ogromną pasję i chcą się tą pasją dzielić i wykorzystać ją między innymi w biznesie kosmetycznym. Kosmetyki Slavia to nieco więcej niż tylko tradycyjna kosmetyczna pielęgnacja, taka codzienna rutyna. A tak jak powiedziałam Wam na początku, stoi za nią pewna tajemnica, ponieważ marka Slavia ma być skierowana do osób, które szukają bardziej naturalnych rozwiązań, ale też idą w stronę nowoczesnych technologii. To ma być taka esencja życia, podkreślenie tego rytuału piękności zawartego właśnie w kosmetykach, gdzie mamy wykorzystany potencjał natury, ale też coś, co sprawia nam przyjemność. To ma być przyjemność w codziennym używaniu, w codziennej pielęgnacji. Wszystkie kosmetyki Slavia są zamknięte właśnie w takich kartonikach. I zwróćcie uwagę, te kartoniki nie posiadają żadnej folii, więc jest to również ekologiczne rozwiązanie. Ale tutaj mamy zewnętrzny kartonik, na którym opisany jest dokładnie produkt, dla kogo, jaki ma skład, co zawiera, pojemność, przydatność, czyli te wszystkie informacje, które są dla nas istotne. Ale zwróćcie uwagę na to. Kremy zamknięte są w szklanych słoiczkach, które dodatkowo posiadają przepiękne, drewniane wieczko. I na tym wieczku mamy wygrawerowane drzewo. No wygląda to cudownie. Oprócz tego każdy krem ma dodatkową taką nakładkę, która też chroni konsystencję, ale tak wyglądają kremy. Natomiast produkty o formie takiej już płynnej, jak właśnie serum, które oferuje nam Slavia, są zamknięte w szklanych buteleczkach, mamy do nich dodatkowo pipety i zobaczcie, tutaj też mamy drewniany korek. No wygląda to naprawdę przepięknie. Ale jest jeszcze jeden szczegół, na który ja zwróciłam uwagę, a wy wiecie, że ja na szczegóły bardzo zwracam uwagę, a mianowicie kolory. I dlatego też między innymi ta marka tak bardzo do mnie przemawia, ponieważ ja kocham kolory. Zobaczcie, jakie piękne, kolorowe mamy etykiety. Peeling enzymatyczny zamknięty w takim właśnie różowym opakowaniu, który idealnie dzisiaj do mnie pasuje. Cudo. Tutaj mam na przykład krem z witaminą C pomarańczowy. Zobaczcie, krem na noc w zielonym opakowaniu. Serum fioletowe i żółte. No piękne są te kolory, to są takie kolory, które również będą dodawały nam energii.
Ale jest jeszcze jeden szczegół, który również przyciągnął moją uwagę. Jako osoba, która zwraca uwagę na zapachy kosmetyków, to szczególnie przyciągnęło mój wzrok, kiedy przeglądałam sobie stronę Slavia. Przy każdym produkcie jest opisany dokładny jego zapach. No i teraz zwróćcie uwagę na to, czy w innych markach mamy tak wyszczególniony zapach. No nie, bo zazwyczaj jest opis, ok, świeży, lekki, kwiatowy, delikatny. Takie najczęściej pojawiają się określenia przy danych produktach, o ile w ogóle się pojawiają. Więc na przykład zamawiając sobie dany kosmetyk z internetu, nie zawsze wiemy, jak on będzie pachniał. I osoby takie jak ja, które zwracają szczególną uwagę na doznania sensoryczne, mają gdzieś z tyłu głowy, że może się okazać, że kupię kosmetyk, a on nie będzie pachniał tak, jak będę chciała i teraz ta pielęgnacja nie będzie taka, jakbym chciała. I często też, słuchajcie, zdarza się, że jeśli kosmetyk nie pachnie w moim guście, to ja go odstawiam. Nie jestem w stanie go używać. A tutaj, przy kosmetykach Slavia, przy każdym dokładnym kosmetyku, w opisie mamy wyszczególniony zapach. Te nuty zapachowe, które już gdzieś tam możemy kojarzyć. Więc to jest naprawdę wyjątkowe rozwiązanie w tej marce, z którym nie spotkałam się przy innych. Jeśli rozmawiamy o zapachu, to również przedstawiając Wam markę już w moich mediach społecznościowych, czy to na moim blogu, czy gdzieś na Instagramie, za każdym razem staram się wspominać Wam o tym zapachu, bo jest on wyjątkowy. I pierwszy kosmetyk, po który ja sięgnęłam, który zaczęłam testować, to był krem na noc. I no ja po prostu kocham, słuchajcie, ten zapach. Kocham zapach, który tak do mnie przemawia. Tutaj mamy aromaty nieoczywiste, nie takie tradycyjne, które mogą nam się kojarzyć z kosmetykami. Bardzo fajnie opisane na stronie i bardzo podobne, tak, bardzo podobne odzwierciedlenie. Ten krem, słuchajcie, pachnie jak na pewno kojarzycie cukierki Better's Original, to takie karmelowe, on tak pachnie. Ale co jest też wyjątkowe w tych produktach, jeśli lubicie kosmetyki zapachowe, to musicie pamiętać, że te zapachy, które mamy zamknięte właśnie w tych produktach, one nie utrzymują się bardzo długo na naszej skórze. Czyli mimo tego, że mamy fajny, wyjątkowy zapach, to aplikując go na naszą skórę, będziemy go przez chwilę czuć, czyli podczas tego całego rytuału pielęgnacyjnego, a później on stopniowo się ulatnia. Nie będzie Was przyprawiał o ból głowy, nie będzie sprawiał, że cały czas będziecie go nosić na sobie i go odczuwać. Absolutnie nie. No dobrze, ale wspomniałam Wam o zapachach, wspomniałam Wam o opakowaniach, to teraz może przejdziemy do samych produktów. Na stronie internetowej możecie znaleźć kosmetyki Slavia w różnych pojemnościach i w różnych cenach. I jest to bardzo fajne rozwiązanie, kolejne rozwiązanie, które rzadko pojawia się w przypadku innych marek. Dlaczego? Dlatego, że nie zawsze chcemy kupić krem w pojemności 50 ml, kiedy dopiero zaczynamy go testować, bo nie wiemy, jak on się u nas sprawdzi. Więc Slavia daje nam taką możliwość, że mamy produkty 30 ml. Możemy sobie kupić mniejszą pojemność i ją przetestować. Ale uwaga, na stronie mamy również możliwość wykupienia próbek i to też jest świetne rozwiązanie. W ofercie znajdziemy produkty dopasowane do każdego. O co mi tutaj chodzi? Mamy kremy. Kremy o różnych konsystencjach i o różnych składnikach aktywnych. Mamy również wersję serum, czyli coś dla osób, które niekoniecznie chcą postawić na krem, ale wolą coś o bardziej skondensowanej formule. No i mamy produkt do pielęgnacji skóry wokół oczu, którego osobiście jeszcze nie znam, ale mam nadzieję, że się z nim zapoznam. I mamy również dostępne na stronie akcesoria, które możemy wykorzystać w naszej pielęgnacji. Tak jak powiedziałam, kosmetyki dopasowane do każdego typu skóry, więc każdy jest w stanie wybrać coś odpowiedniego dla siebie, ale również pod względem składników aktywnych, działania na to, na co chcemy postawić i słuchajcie, konsystencji, bo to też jest istotna kwestia. Na przykład
Omówmy sobie serum. Serum, każdy z tych produktów jest w formie olejowej. I jak wiecie, oleje nie są dla każdego. Ale tutaj mamy fajne rozwiązanie, które może być uzupełnieniem naszej pielęgnacji, ale może też stanowić produkt, który jest jakby już zamiennikiem kremu. Czyli coś dla osób, które nie chcą postawić na krem, wolą na przykład właśnie takie rozwiązanie w postaci serum. Będzie to świetna idea i mi osobiście bardzo się to podoba, ale słuchajcie, to nie wszystko, bo na przykład, jeżeli chcemy postawić na witaminę C i nie chcemy korzystać z serum, w którym ta witamina C się znajduje, to wtedy na przykład mamy rozwiązanie w postaci kremu, w którym również ta sama forma występuje. Więc jest to, no takie powiedziałabym, świetnie przemyślana koncepcja. O, może tak będzie najlepiej. Podobnie jeśli mamy na przykład serum wzmacniające, serum olejowe. Tutaj mamy oleje, ale na przykład nie chcemy wzmacniać i działać na ujędrnienie naszej skóry, regenerację takim serum. To wtedy może warto postawić na przykład na produkt tego typu, czyli krem na noc, który już ma zupełnie inną konsystencję, ale również zawiera świetne składniki aktywne. Tutaj przy okazji jeszcze chciałam dodać, że oprócz produktów pielęgnacyjnych, czyli kremów, serum, kremów na twarz, serum czy kremu pod oczy, mamy enzymatyczny peeling i o nim też muszę Wam wspomnieć odrobinę. Składniki aktywne. Przechodzimy do perełki, można by powiedzieć, marki Slavia, bo tak. Z jednej strony mamy tutaj bardzo dużą ilość substancji pochodzenia naturalnego. Czyli mamy na przykład oleje i ekstrakty. I wśród tradycyjnych olejów, które najczęściej możemy spotkać w kosmetykach naturalnych, jak na przykład olej arganowy czy olej słonecznikowy, mamy bardzo ciekawe, nieoczywiste oleje. Warto zwrócić na to uwagę. Ale działanie tutaj tych substancji pochodzenia naturalnego połączone zostało również z innymi substancjami, jak na przykład peptydy, o których bardzo dużo się mówi w ostatnim czasie i które również mają świetne działanie dla naszej skóry. Albo olejowa forma witaminy C, jedna z moich ulubionych, która jest już aktywna w bardzo niskich stężeniach. Widzicie? A marka postawiła na świetne rozwiązania naturalne, które połączyła z działaniem substancji o dużym potencjale aktywności. Wszystko po to, żeby te kosmetyki, oprócz fajnego składu, fajnej oprawy, fajnej kolorystyki i zapachu, przede wszystkim skutecznie działały. No i właśnie, peeling enzymatyczny. Enzymy. Tak. Enzymy, które skutecznie działają na naszą skórę, złuszczają martwy naskórek. Nie ma w nim absolutnie żadnych drobinek. Konsystencja jest bardzo kremowa i przypomina takie treściwe masło. Nakładamy na 5-10 minut, a później zmywamy. I skóra rzeczywiście jest przepięknie gładka. Rozświetlona, nie dochodzi absolutnie do żadnego podrażnienia, szczypania, pieczenia. Super rozwiązanie w takiej dodatkowej pielęgnacji. Kremy. Kremy na dzień, czyli aktywny krem z aktywną witaminą C w stężeniu 3%, bardzo dobrym stężeniu, forma witaminy C, o której Wam już powiedziałam, super konsystencja, bardzo przyjemny do stosowania i bardzo fajne doznania sensoryczne. A w momencie, kiedy go aplikujecie, rozcieracie, super. Krem na noc, no moja perełka, moja zdecydowana perełka ze względu na zapach, ale też między innymi ze względu na przykład na ceramidy, które jak wiecie bardzo są ważne w naszej pielęgnacji i na przykład peptyd, który będzie też pięknie działał na zmarszczki. Ale mamy też jeszcze lepsze rozwiązanie dla osób na przykład, które nie lubią takich tłuszczowych produktów i wolałyby coś do skóry mieszanej, coś do skóry tłustej, ale też coś, co będzie fajnie na nią wpływało, regenerowało, odżywiało, chroniło tę skórę. Lekki krem do twarzy na dzień. Krem, który zawiera m.in. niacynamid. Super. Dodam więcej, bo w moich mediach społecznościowych już mogliście widzieć, że ja na przykład takie serum olejowe uwielbiam stosować w masażu, czyli połączyć działanie składników aktywnych, działanie takiej formuły olejowej w masażu, który jeszcze dodatkowo zwiększa jego potencjał. Na przykład masaż kamieniem gua sha, na przykład masaż różnymi takimi, wiecie, manualnymi masażerami, albo nawet
Samodzielnie wykonany przy pomocy dłoni masaż. Rozgrzewamy naszą skórę. Sprawiamy, że substancje aktywne będą głębiej w nią wnikały, będą lepiej działały, czyli zwiększamy właśnie potencjał tych składników aktywnych, które tutaj się znajdują. Slavia Cosmetics, dla kogo jest ta marka? Moim zdaniem dla każdego. Dla każdej osoby, nawet bym powiedziała mężczyzn, mimo tego, że marka bardzo celuje w kobiety, ale nawet bym powiedziała mężczyzn, jest to marka, która właśnie łączy ze sobą to naturalne działanie z fajnymi substancjami aktywnymi w pięknej oprawie, by sprawiała nam przyjemność pielęgnacji i ją umilała. Nasza polska marka, kolejna, słuchajcie, świetna marka, która naprawdę potrafi zaskoczyć. Zaskoczyć pod względem zapachowym, pod względem sensorycznym, pod względem designu, pod względem swojej historii, ale przede wszystkim działania. Gdybym dzisiaj miała powiedzieć, do kogo dokładnie celuje marka, to tak jak mówię, dla każdego. Bo znajdą tutaj produkty osoby posiadające skórę suchą, odwodnioną, przesuszoną. Osoby, które chciały po zimie, żeby ta skóra nabrała takiego blasku, świeżości, czyli na przykład produkty z witaminą C. Osoby, które chcą działać przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco, więc może warto wprowadzić serum i podziałać masażem, albo postawić na kosmetyki zawierające peptydy. Dla osób, które chciałyby zregenerować swoją skórę, która jest powiedzmy już taka ściągnięta, napięta, gdzie te warunki atmosferyczne, no zima, źle na nią wpłynęły, więc może właśnie ceramidy, tak? Dla osób, które chciałyby działać bardziej naturalnie, ale aktywnie, więc mamy tutaj super rozwiązanie w postaci Slavia. Ja cały czas będę stosować te kosmetyki w mojej pielęgnacji, bo u mnie, no powiem wam, że świetnie się sprawdzają. Ja posiadam skórę wrażliwą i nie doszło absolutnie do żadnego podrażnienia, szczypania, zaczerwienienia podczas stosowania tych kosmetyków. Bardzo dobrze one na mojej skórze się sprawdziły i szczerze polubiłam te produkty, więc na pewno jeśli chodzi o takie marki bardziej naturalne, wegańskie, jeśli idziemy w tę stronę, to Slavia będzie zajmować wysoką pozycję. I nie mówię wam tego, żeby was przekonać, no nie wiem, do tych naturalnych rozwiązań, bo wy wiecie jak ja działam, że ja lubię mieszać, ale jeśli już mam mieszać, to muszę mieszać z takimi kosmetykami, które naprawdę są tego warte. I uważam, że Slavia jest taką marką. Świetna oprawa, świetne kosmetyki, świetne substancje aktywne. Koniecznie wejdźcie sobie na stronę marki Slavia. Ja wam zostawię wszystkie linki do tych produktów, być może któryś was szczególnie zainteresował, w opisie do dzisiejszego filmu i możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda od tej strony wizualnej. Ale w moich mediach społecznościowych i na moim blogu są już wpisy dotyczące poszczególnych kosmetyków, gdzie analizuję m.in. właśnie substancje aktywne. Podrzucam wam linki do fajnych źródeł, gdzie możecie poczytać więcej na temat tych substancji aktywnych i ich działania. Opisuję wam trochę ten zapach, żeby wam też przybliżyć, jak to wygląda od tej strony. Także jest już trochę publikacji na ten temat. Mam nadzieję, że was one zainteresują. A szczególnie te osoby, które szukają czegoś nowego, chcą postawić na coś nowego, coś dobrego i coś skutecznego. I taka na pewno będzie Slavia. Bardzo wam dziękuję za uwagę i za dzisiejszy film, że dotrwaliście do końca. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy znacie już kosmetyki Slavia, czy was zaintrygowałam nimi, czy macie ochotę je wypróbować, przetestować. Chętnie zapoznam się z waszymi komentarzami, a tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaki. Pa!